kochani, nazywam się Agnieszka Smoczyńska i chciałam wam, tak jak moi przedmówcy, tak jak moi przyjaciele, powiedzieć o żywym Bogu. Biblia mówi o tym, że lekarze nie potrzebują zdrowi albo ci, co się źle mają, a w każdym razie ci, którzy zdają sobie sprawę ze swoich potrzeb. Jeżeli masz świadomość, że masz potrzeby, jeżeli masz świadomość, że potrzebujesz pomocy, to jesteś w dobrym miejscu. Może gdyby ci się wydawało, że wszystko jest w porządku i w ogóle jesteś the best. Więc jeżeli jesteś w potrzebie, jeżeli jesteś człowiekiem, który szuka sensu życia, jeżeli jesteś człowiekiem, który ma świadomość swojej pustki, pustki, którą ma w swoim sercu, to jesteś w dobrym miejscu. Dlatego, że Bóg stworzył każdego człowieka z taką potrzebą społeczności ze Stwórcą. Ja tę potrzebę miałam i niestety szukałam jej w złych miejscach. Otarłam się o okultyzm, otarłam się o różne złe, głupie rzeczy, ale zawsze miałam tą pustkę. I pewnego dnia poznałam Boga, powiedzieli mi o Nim ludzie, którzy narodzili się na nowo. I to był przełomowy moment dla mnie, dlatego że z moich barków spadły potężne ciężary. Uświadomiłam sobie, że to było to, czego tak naprawdę zawsze pragnęłam. Mimo że był taki czas w moim życiu, że byłam bardzo szydercza wobec wiary w Boga, wobec ludzi, którzy żyli pobożnie. I w pewnym momencie dotarło do mnie, w tym momencie właśnie dotarło do mnie, że tym, którego potrzebuję, jest Bóg. Że to... te potrzeby dnia codziennego, że to, że potrzebuję zjeść, że to, że potrzebuję, żeby mi było zimnie ciepło, to jest tak naprawdę chwilowe, to jest na teraz, ale tą prawdziwą potrzebą jest potrzeba Boga. Dlatego jeżeli masz świadomość, że jesteś grzeszny, jeżeli wiesz, że potrzebujesz Boga, to gdy będziesz sam, może nie teraz, nie w tym momencie, ale gdy będziesz sam, to do Niego zawołaj, wyznaj, że jesteś grzesznym człowiekiem, który potrzebuje zbawienia i przyjmij Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeżeli zrobisz to szczerze, jeżeli zrobisz to z wiarą, to będziesz zbawiony, dlatego że człowiek jest zbawiony z łaski przez wiarę, w żaden inny sposób, z żadnych uczynków. I nieważne, czy ktoś jest bogaty, czy jest biedny, każdy człowiek potrzebuje Jezusa. Nieważne, czy dobrze ci się wiedzie w życiu, czy jesteś gdzieś w bardzo trudnym, kryzysowym momencie, to potrzebujesz Jezusa. Jeżeli tryskasz zdrowiem, czy też jesteś chory na raka, to potrzebujesz Jezusa, dlatego że każdy człowiek potrzebuje Jezusa. Ale ci, którzy uważają się za zdrowy, po prostu Go nie szukają. I nie warto do nich tak naprawdę mówić. Ale jeżeli ty masz świadomość, że jesteś w potrzebie, czy tej fizycznej, czy tej duchowej, jeżeli masz świadomość, że czegoś ci brakuje, że jesteś sam, że jesteś samotny, że twoje życie tak naprawdę jest pozbawione sensu, albo jest w nim jakaś taki znak zapytania, na którego nie znasz odpowiedzi, to chcę ci powiedzieć, że to chodzi o to, że nie poznałeś osobiście Jezusa. Jeżeli jesteś w takim miejscu, jeżeli jesteś sfrustrowany, jeżeli pytasz się po co to wszystko, to po prostu dlatego, że nie poznałeś Jezusa. Dlatego życzę wam wszystkim, byście się z Nim spotkali osobiście, byście każdy z was osobiście uczynili Go swoim Panem i Zbawicielem. Dlatego, że On jest jedyną drogą do Ojca. Nie ma innej drogi, żeby pojednać się z Bogiem. Nie ma innej możliwości, żeby trafić do nieba. Potrzebujecie się obmyć w krwi Jezusa. No.